Hej, hej. Właśnie nagrałem jedną całą kasetę, tą BKB. Na próbę nagrałem ją hardcorem, taką trochę najbardziej śmieciową muzyką, no ale i tak ją lubię. No i na próbę wyjąłem DS27. No w sumie to wyjąłem go dlatego, bo koleś chciał coś kupić. No i na razie wyprzedaję te zgabloty, czyli te mniejsze Sharpy i mniejsze Panasoniki. No i spodobał mu się DS27, bo jest najmniejszy, najzgrabniejszy, a jakiś tam wygar ma, jak na coś tak małego, powiedzmy, co gra coś jak DT37, a według mnie nawet gra ładniej od DT37, no bo zobaczcie, ta kaseta, którą sobie nagrałem z hardcorem, włączam, a to kurczę, brzmi całkiem ładnie na nim. Oj. Fajne stereo to ma, szerokie takie. Kurczę, dawno go nie słuchałem. Ale ładnie to brzmi. Dużo mam tych sprzętów w cholerę, dlatego no te mniejsze wyprzedaję, no bo no co mam wyprzedawać? Te większe, lepsze, także no chcąc zrobić miejsce w garażu, muszę powyprzedawać te mniejsze, bo te większe jednak są lepsze i droższe. Kasetka ładnie nagrana. Zobaczmy CD. Radio. Jeszcze CD, zobaczmy. W sumie to jest no, ładny egzemplarz. Ma to fajne podświetlenie na CD, zielone takie, tą szufladę ciekawą. Nie jest poniszczony, ładny jest, nie jest nigdzie porysowany, powgniatany. No trochę mi tego szkoda, ale i tak to leży. Nie ma miejsca, żeby to wszystko trzymać, kolekcjonować, dlatego no pokazuję go ostatni raz, bo prawdopodobnie jutro go już nie będzie. No chyba, żeby jeszcze koleś się rozmyślił jakimś cudem. No ale skoro już się napalił, to prawdopodobnie on jutro pójdzie, także jeszcze ostatnia okazja, żeby się nim pobawić, posłuchać. Zobaczmy, jak żar z CD zagra. Ten utworek był ostatnio na testach. Puścimy coś innego. Oj, zatrzymałem cię. Następny rzecz. We'll be right back.
No całkiem przyzwoicie to gra. Nie wiem, teraz jak już tak mi się trochę znudził ten taki suchy dźwięk konturowy, sam bas i sam sopran, a tutaj jest dużo średnich, to jakoś mi się bardziej ten jego dźwięk podoba. Fajnie tak wypełnia przestrzeń, ma eleganckie, naprawdę bardzo przestrzenne stereo. No taki fajny mały sprzęcik, no ale no kurczę, jak mam tyle tych byków, to no nie wyciągnę wszystkiego naraz, nie będę tego podłączał, żeby każdego sobie osłuchiwać po kolei, dlatego słucham tych najlepszych, a te mniejsze zwyczajnie leżą, a jak mają leżeć i ktoś ma mieć z tego pożytek, no to wolę sprzedać niż mają leżeć i się starzeć. Dobra, to na tyle z DS27. Taki krótki, pożegnalny filmik. A co do głośnika Hopstara, no już jedzie do Polski. Mam nadzieję, że już jutro będzie w Polsce, ale czy już dotrze do mnie, czy może w piątek? No nie wiem, mam nadzieję, że w piątek to jeszcze idę ostatni raz do pracy przed urlopem. No ale jakby w razie doszedł w piątek, to w sobotę, w niedzielę wam go pokażę, prawdopodobnie w sobotę. A jak nie, to najpóźniej chyba w poniedziałek. Aha, no jeszcze jedna rzecz, najważniejsza, nie wspomniałem. No ale to już niech będzie niespodzianka, no chyba, że ci, którzy wytrwają do końca filmu, to już będą wiedzieli wcześniej, bo zamówiłem też drugiego senatora. Nie pamiętam, jaki on tam model jest, jaki on ma ten symbol tam, ale no jakiś mniejszy senator od tego mojego wcześniejszego, którego pokazywałem wam na filmach, tego Super Stereo 88800, czy jakoś tak. To ten drugi, no on też jutro wyruszy z paczkomatu, bo no koleżka go wrzucił dopiero dzisiaj wieczorem w paczkomat. Także jutro dopiero wyruszy, ale mam nadzieję, że do piątku też dotrze. Także jak nie będzie głośnika do piątku, to będzie nowy senator. Także zawsze coś. A na razie tyle. Zmykam. Hejka.